promujemy zawodowców. Natomiast w przypadku informatyków czy spawaczy z określonymi uprawnieniami mogą to być zarobki z rzędu 3, 4 czy 5 tysięcy złotych. Kurs spawania metodą MIG zakończony egzaminem kwalifikacyjnym spawacza. Kursanci pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie spawania łukowego w osłonie gazów, spawania elektrodą topliwą, wykonywanie spoin pachwinowych, spawanie stali ferrytycznych, Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie daje zawód, nie profil.